Telewizja Regionalna Krajna TV. Wesołych świąt! Dzisiaj po godzinie 15 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sępolnie Krajeńskim otrzymał zgłoszenie od kobiety zaniepokojonej nerwowym zachowaniem jednego z sąsiadów mieszkających w budynku w wielorodzinnym miejscowości Wałdowa. Z relacji kobiety wynikało, że 69-letni mieszkaniec gminy Sępólno-Krajeńskie zachowuje się irracjonalnie i stwarza zagrożenie dla pozostałych mieszkańców budynku. Na miejsce skierowano oczywiście patrol policji, później także dołączyła straż pożarna. W momencie, kiedy policjanci próbowali dostać się do mieszkania mężczyzny, ten zabarykadował się w nim, a następnie wyskoczył przez balkon. W wyniku tego upadku 69-letni mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli w mieszkaniu różnego rodzaju militaria, dlatego też skierowano tam policyjnych pirotechników. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców podjęto decyzję o ewakuacji budynku. Miejsce obecnie zabezpieczają służby. Będziemy wyjaśniać szczegóły tego zdarzenia oraz eksperci przyjrzą się zabezpieczonym militariom.